Widać mnie? Nie widać. Uwaga, uwaga, szybki unboxing! Mam nadzieję, że szybki, bo akurat o tych książkach, które zamówiłam, mogłabym gadać godzinami i w ogóle, ale dobra. Mam tu paczkę z nieprzeczytane.pl. Ja lubię tam zamawiać, bo nie jest drogo i książki przychodzą w naprawdę dobrym stanie. A jak nie przyjdą w dobrym stanie, to można zadzwonić i nie ma problemu, albo przyślą nową, albo coś tam zawsze zrobią. Dobra, otwieramy paczkę. Nie bardzo wiem, jak się za to zabrać, żeby było widać. I chyba nie będzie widać, ale dobra. Uwaga! Książek mam 6. W ogóle to jest mój taki urodzinowy unboxing, ponieważ dwa dni temu miałam urodziny i stwierdziłam, że no może zamówię sobie chociaż jedną książkę i zamówiłam 6. Biorę pierwszą. Pierwsza to jest Szczurynki Olgi Gromyko. Muszę powiedzieć, że ja uwielbiam szczury i ja mam dwa szczury. Widać nawet klatkę, kawałek klatki. I może kiedyś wam je pokażę, jak będziecie chcieli. Dobra. Szczurynki to jest Szczurzy Żywot o szczurkach Olgi Gromyko. Taka mała książeczka z fantastycznymi rysunkami. O, na przykład tu śliczny szczurek. Druga książka to jest, o jaka cienka, trzecia część Roku Szczura, również Olgi Gromyko. Czytałam dwie poprzednie z biblioteki i może nie podobały mi się dużo bardziej niż poprzednie książki Gromyko, ale mi się podobało. W ogóle szczury, to szczury, to wiadomo. Kolejną książką jest... Chwila, bo wzięłam drugą część, to od razu pokażę obie. To są nowe wydania Zawód Wiedźma. Gdy czytałam tą serię, no to było stare wydanie. No i czytałam to stare wydanie. A postanowiłam, że kupię sobie, żeby mieć w domu tą serię, skoro tak ją kocham. Mogę powiedzieć, że nowe okładki, nowe wydanie podoba mi się bardziej od tego starego, ale też nie narzekam. Kolejną książką jest Dwór Cierni i Róż Sary J. Maas, o którym jest głośno, 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 głośno wszędzie na całym świecie i w Polsce, a przeważnie chyba teraz druga część wyszła, to teraz o niej jest głośno. Ja ją kupiłam nie dlatego, że jest taka popularna, ale dlatego, że podoba mi się, że to jest wątek Piękna i Bestia, chyba, tak mi się wydaje. A Piękna i Bestia z 1991 roku to jedna z trzech moich najukochańszych animacji Disneya. No i teraz jeszcze wyszedł film, który widziałam w kinie. No i ogólnie mi się podobał, ale no jak zawsze parę uwag mam. I w związku z tym, że wyszedł ten film, że ogólnie o Pięknej Bestii jest ostatnio głośno, no to postanowiłam, że kupię to. I ostatnią książką w paczce jest Sztylet Rodowy Aleksandry Rudej. Aleksandrę Rudą lubię i czytałam jej Odnaleźć swoją drogę. I bardzo mi się podobało. Podobno są jakieś kolejne części, ale ja ich albo nie mogę znaleźć, albo... No nie czytałam tych kolejnych części, ale teraz jest ta nowa seria i tu właśnie kupiłam, dlatego właśnie tu. I mam nadzieję, że będzie tak fajny jak opowieść o Olgierdzie. No.